początek spotkania na pewno nie taki, jak sobie zakładaliście, no ale po drugiej, w drugą połowę wyszliście dobrze, no i z prowadzenia 2-1 coś się zaczęło dziać, no i przegrywamy dzisiaj niestety 4-2. No tak, no przede wszystkim straciliśmy bardzo dużo bramek dzisiaj na wyjeździe, gdzie cechowała nas już od jakiegoś czasu ustabilizowana obrona, że raczej nie straciliśmy dużo bramek, tak dzisiaj ten worek troszeczkę się rozwiązał, nad czym ubolewamy i no, na pewno nic z tego, co z tych wszystkich straconych bramek dzisiaj, jak ten mecz tak się ułożył, że na pewno tak tego nie planowaliśmy, przyjechaliśmy tutaj wygrać. Pokazaliśmy też mimo wszystko, chociaż mecz był dla nas nieudany, myślę, że walczyliśmy do końca, bo jeszcze przy stanie 4-2 strzeliśmy bramkę na 4-3 i cały czas próbowaliśmy w dziesiątkę mimo osłabienia doprowadzić do wyrównania, ale nie udało się. Twoja bramka gdzieś tam dała jeszcze nadzieję na to, że ten korzystny wynik dzisiaj można uzyskać, no ale niestety, tak jak mówisz, dzisiaj gdzieś tam z tyłu zabrakło konsekwencji, no i tracimy niestety po raz kolejny w tej rundzie 3 punkty. No tak, jeśli idzie się na wyjazd i strzela 3 bramki i nie wywozi nawet punktu, no to nie mamy o czym mówić.